Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam mnóstwo dla was pieniędzy, mnóstwo zagadek i dzisiaj spotykamy się o takiej jakby trochę wcześniej porze. W takim razie myślę, że jesteście przed telewizorami, nie śpicie i macie ochotę na zarobienie pieniędzy. A u mnie w puli ponad 1000 zł! I rozpoczynamy grę, rozpoczynamy zabawę. Słuchajcie, co może być w damskiej torebce? O właśnie, taki mamy dzisiaj temat, a tych odpowiedzi mnóstwo, cała masa. Jeżeli ktoś trafi w dobrą, zdobywa nagrodę. Różne pieniążki są przygotowane na różne odpowiedzi. I uwaga, szukam od tego momentu czegoś, co mogłoby się znaleźć w damskiej torebce. Już teraz można dzwonić, zgłaszać się do programu z propozycją. Ja w międzyczasie przedstawię regulamin programu. Żeby wziąć w nim udział, trzeba mieć 18 lat skończone. Pamiętajcie, że płacicie za każde połączenie. Nawet za takie, które nie połączy was z moim studiem, ale płacimy za połączenie, nie za czas jego trwania. W ciągu 5 dni roboczych wysyłamy do was pieniądze, a regulamin programu znajdziecie na 860 telestronie TVN. Co może być w damskiej torebce? Temat, no myślę, że bardzo przyjemny. Uwaga, u mnie w torebce 1070 zł aż w puli. I te pieniądze są przygotowane specjalnie dla ciebie do wzięcia, do rozdania. Ta cała gotówka jest przygotowana dla widza, który siedzi właśnie teraz przed telewizorem. A jeżeli oglądasz program, jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie śpisz, zapraszam bardzo serdecznie do programu. Można się wzbogacić, można zarobić pieniądze. No moje drogie panie, zaglądamy do swoich torebek. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka będzie odpowiedź? Pomadka do ust. Pomadka do ust. No nie, tego akurat nie mam. Nie mam takiej odpowiedzi, szukamy czegoś innego. Dziewczyny, otwierają torebki, zaglądają. Ja wybrałam aż 10 rzeczy, więc jest pełne pole do popisu. A panowie, myślę, że żona albo dziewczyna pozwoli zaglądać do torebki i zobaczyć, co tam też się może znaleźć. Zresztą wy, panowie, myślę, że poradzicie sobie równie świetnie z tym zadaniem. W torebce, w damskiej torebce, jaka może być odpowiedź, jakie może być rozwiązanie, jakie może być hasło? Ja tutaj mam aż 10 opcji, 10 możliwości, 10 szans zdobycia pieniędzy. Każda odpowiedź warta jest gotówkę. 10 możliwości. Damska torebka. Wygrasz tyle pieniędzy, ile jest przyklejonych do tablicy. Pod każdą kwotą jest ukryta odpowiedź, ukryte rozwiązanie, ukryte hasło. Właśnie, jakie? Torebka, damska torebka. Kto ją ma, może w niej poszukać, poszperać i coś znaleźć, a kto jej nie ma, może użyć wyobraźni. Panowie, no zobaczymy, jak sobie poradzicie z tym zadaniem. Co może być w damskiej torebce? Halo, halo, halo? Halo, halo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jaka będzie Dobry odpowiedź? Wieczór. Lusterko. Akurat nie ma lusterka, akurat nie ma. Szukamy dalej, szukamy dalej. Ja słuchajcie, dzisiaj w ogóle ze swoją torebką przyszłam do studia, a po to właśnie, żeby nie szukać jakichś bardzo, bardzo ekstremalnych rzeczy, tylko takie, które tak w takiej normalnej damskiej torebce można znaleźć. Przynajmniej w mojej, a nie trzymam tam czegoś naprawdę bardzo, bardzo wyszukanego. Co może być w damskiej torebce, co tam się może znaleźć? Kochani, 1230 zł jest! Ja patrzę na te kwoty i tak sobie wyliczyłam, że mamy jeszcze więcej pieniędzy. 1270 zł, 1230 zł, więc jeszcze więcej pieniędzy. To są wszystkie pieniądze, które możesz zgarnąć i zabrać dzisiaj właśnie w moim programie. 1230 zł w puli w damskiej torebce. Sami wiecie doskonale, że tam może być różnie i ciekawie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Co może być w damskiej torebce? Klucze mogą być. Klucze. Akurat tego nie dałam. Akurat tego nie dałam. Moi drodzy, to co na tablicy jest i w mojej torebce dzisiaj w studio schowane, więc wszystko jak najbardziej się zgadza. Nie ma tam wyszukanych rzeczy skomplikowanych i nie wiadomo jak wymyślnych. Takie rzeczy, które tam są. Takie, które naprawdę można znaleźć. Panie, no, prostsza sprawa, łatwo otworzyć torebkę, zerknąć, zaglądnąć. Fakt faktem, nieraz tam można znaleźć naprawdę bardzo, bardzo wyszukane rzeczy. Ale nie, tu mówimy o takich prostych, niewyszukanych, nieskomplikowanych, a panowie, zaraz zobaczymy, czy panowie sobie dadzą radę z tym zadaniem. Jestem szczerze mówiąc ciekawa, kto poda pierwszą dobrą odpowiedź, czy pan, czy pani. I słuchajcie, dzisiaj no zdradzamy damskie tajemnice, halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Błyszczyk. Błyszczyk, proszę pani. I doskonale, doskonale. Jak ma pani na imię? Ania. Pani Aniu, pani Aniu, doskonała odpowiedź i 100 zł wędruje.
Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Mam dla was zagadki, mam dla was pieniądze, jeżeli macie ochotę na zarobienie dodatkowej gotówki. Trafiliście w tym momencie na świetny program. Późna godzina nocna nie szkodzi. W takim razie konkurencja śpi, a ty możesz grać i zdobywać pieniądze. A w mojej ręce jest zagadka. O co chodzi? Trzeba ułożyć słowo, uwaga, ale takie, które będzie tutaj pasowało do kolumny. Czyli tak, litery w pionowych kolumnach nie mogą się powtórzyć. Szukamy słowa na literę G, ale właśnie jakie pozostałe trzy literki są? No, ja wiem, mam je tutaj ukryte w kopercie, to jest czteroliterowe słowo. Znacie grę w kolumny, sami układacie takie słowa. Ja tutaj zrobiłam część zadania za was. Trzy słowa ułożyłam tak, żeby te trzy litery nie powtarzały się. Stówę proponuję za rozwiązanie tej zagadki. W mojej ręce jest koperta, a w kopercie... Hasło warte pieniądze. Jeżeli znajdziesz to słowo, które jest w kopercie, pieniądze powędrują właśnie w twoje ręce. Ale to nie jest zagadka na cały program. Mamy dzisiaj trochę czasu, ale i zagadek mnóstwo, tak więc uwaga. Każdy, kto ma 18 lat skończone, może zacząć grać w tym programie i zdobywać nagrody. Pamiętaj, że płacisz za połączenie, nie za czas jego trwania, ale płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączy się z moim studiem. W ciągu 5 dni roboczych nagroda będzie do ciebie wysłana, a regulamin naszego programu znajdziesz na 860 telestronie TVN. Cisza w studio, wszyscy śpią, no mam nadzieję, że ktoś jest przed telewizorem i ma ochotę na zarobienie dodatkowych pieniędzy. A tu jest słowo warte pieniądze. Uwaga, żadna litera w pionowych kolumnach nie może się powtórzyć, czyli tak, w drugiej kolumnie L, B, I już wiadomo, nie może się pojawić. W trzeciej kolumnie O, U i P. A na końcu nie może się pojawić ani N, ani R, ani S. Jakie słowo można ułożyć tak, żeby pasowało? Ty się zastanów, jeżeli masz pomysł, to ten pomysł wart jest pieniądze. No tak na początku.